Pan używa słowa współpraca z, z panem Konradem Danielem, no, no znowu, miałem zaszczyt, przyjemność i okazję by, anonsować pana Konrada Daniela jako uczestnika szeregu, no niejednego mojego spotkania. W kampanii prezydenckiej, i, i to była okazja, żeby pan Konrad Daniel mógł propagować swoje koncepcje działania politycznego, patriotycznego, propaństwowego. No i, i bardzo się cieszę, że miałem taką okazję. A jak pan, jak pan wie, moje projekty polityczne na etapie kampanii parlamentarnej, no nie pozyskały mi dostatecznie wcześniej dostatecznej liczby sojuszników, żeby mogły pomyślnie konkludować. Stąd też, stąd też właśnie nie zapraszam Państwa do powtórki z przeszłości, nie zapraszam Państwa do a, do jakiejś fikcji, ułudy, jakiegoś mitycznego zjednoczenia prawicy patriotycznej, bo tego nigdy nie będzie i proszę się nie łudzić, gdyż nie ma takiej woli politycznej, zapraszam Państwa pod szyld pobudka www.pobudka.org, kościół, szkoła, strzelnica, mennica, nie proszę o to, żebyście zrobili coś dla mnie, proszę, żebyście na początek zrobili coś dla siebie i swoich dzieci. Sądzę, że żeby robić politykę, musimy zejść najpierw na bardzo podstawowy poziom, grunt realny. Musimy zyskać samodzielność i suwerenność na poziomie indywidualnym, rodzinnym, parafialnym i wtedy może będziemy mogli z lepszym... Skutkiem nie tylko oddając strzał na wiwat, uczestniczyć w życiu politycznym. Zapraszam do pobudki.